Przysiad jest globalnym ćwiczeniem angażującym dolną część ciała. Jedną z istotnych kwestii podczas wykonywania tego ćwiczenia jest czucie mięśni. W dzisiejszym materiale omówimy istotne kwestie dotyczące przysiadu, mianowicie przysiad z dominacją bioder oraz przysiad z dominacją kolan. Ten pierwszy angażuje grupę kulszowo-goleniową oraz mięsień pośladkowy. Drugi aktywuje mięsień czworogłowy, przeciążając tym samym staw rzepkową u dołu. W pozycji początkowej nie zapomnij o odpowiednim ustawieniu biodra, kolana oraz stopy. Ruch zawiasowy w stawie biodrowym angażuje mięśnie pośladkowe oraz grupę kulszowo-goleniową. Ten rodzaj przysiadu rekomendujemy osobom będącym po artroskopii stawu kolanowego. Przysiad z dominacją kolan znacząco wzmacnia mięsień czworogłowy, wpływając na brak równowagi napięć, prowadząc do bólu w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Problemy bólowe stawu kolanowego najczęściej mają swą przyczynę w ograniczeniach ruchomości stawu biodrowego lub w innych segmentach naszego ciała. Aby rozwiązać problem bólowy kolana, należy uwolnić napięcia mięśniowe, a dopiero później wzmacniać czy też aktywować odpowiednie jednostki mięśniowe. Materiał ten pokazuje bezpieczną formę przysiadu, która może ułatwić odbudowę siły mięśniowej i tym samym zmniejszyć ból w obrębie stawu kolanowego. Jeśli prezentowany materiał wzbudził Twoje zainteresowanie, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał oraz obserwuj nas na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała.